Witam Was. Dzisiaj do serwisu trafił do mnie taki laptop MacBook Air A1466, tak? Wyciągnąłem z niego płytę. Się okazało, że płyta była coś tutaj majstrowana. Na płycie brak jest elementu. Ktoś tutaj coś robił. W tym miejscu nie ma jednego elementu, to prawdopodobnie jest jakiś stabilizator, tak? Albo coś innego. Zobaczymy zaraz. Ja mam schemat do tej płyty. Ta płyta to jest 820-00165A model. No i co? I trzeba po prostu wziąć to pod mikroskop, uzupełnić ten element. Tu ja sprawdzałem, nie ma zwarć na tych liniach wyjść, bo to jest chyba jakiś stabilizator. Nie jestem pewny do końca. Więc płyta trafia pod mikroskop. Zobaczymy, co tu jest grane. Patrzcie tutaj. Mam dawcę. To jest dawca z wylotowanym procesorem obrazu. To znaczy kamerki, tak? Bo to jest bufor ramki. To jest oddzielna pamięć dla tego procesora. I tutaj ten element jest. Z tego laptopa, czyli z tej płytki generalnie będziemy demontować ten układ, tak? Przerzucimy go do tamtej płyty i zobaczymy, czy on wystartuje. Czy będzie nam pracował ten laptop. A może jest jeszcze jakaś inna przypadłość. Tu jest ten nasz brakujący element. Zasilanie 3,4V G3. To jest LT3470. Wygląda mi to na jakąś przetworniczkę, ale to nie jest przetworniczka, nie jest to stabilizator liniowy, tylko to jest po prostu przetwornica jednej z gałęzi zasilania, 3,4V. Dobra, lutujemy tę część, przelutujemy sobie na tą płytę i zobaczymy, jaki będzie efekt, czy laptop nam wstanie. No i zobaczcie, tutaj jeśli chodzi o tego dawcę, tutaj też coś było majstrowane. Niestety ja innej przetworniczki teraz nie mam. Będę musiał ją po prostu wylutować. Jak w większości przypadków laptopy firmy Apple naprawia się właśnie w ten sposób. Wylutowuje się elementy z płyt, które są uszkodzone. Przynajmniej te główne układy. Te przetworniczki prawdopodobnie są gdzieś dostępne. Gdzieś w AliExpressie czy gdzie indziej. No niestety ja na ten czas nie mam takiej przetwornicy, więc wylutujemy sobie tą z tego dawcy. Widać, że to było tutaj już lutowane wcześniej. Czyli jakaś tutaj kombinacja poszła. Zresztą widać po tych kondensatorach tutaj, które tu są tak śmiesznie przesunięte. Patrzcie, tu są bieguny kondensatorów, a tutaj ktoś to wlutował. No nie, bez komentarza, dobra, nieważne. Bierzemy teraz płytę, którą będziemy się starać naprawić. Tutaj mamy płytę. Uruchamiam hota zaraz. To jest płyta, która ma być naprawiona. I posadzimy sobie ten układzik. Zaraz, ile ma wyprowadzeń? 4 wyprowadzenia z każdej strony, zgadza się. Troszeczkę roboty tu będzie. Trzeba go mniej więcej naprowadzić na te pady. No i teraz możemy to polutować. Zobaczymy, on powinien sam siąść sobie. Już siedzi. Okej. Teraz to wyczyścimy, ale najpierw niech to ostygnie nam tutaj. Układ przylutowany. Ja sobie ściągnę jeszcze tutaj te taśmy tutaj kaptanowe. Później to doczyszczę alkoholem, to miejsce.
Montujemy płytę do kadłubka, zobaczymy, czy jaki jest efekt odlutowania. I po złożeniu okazuje się, że laptop ładuje baterię, ale się nie włącza. Bez podpiętej baterii też pokazuje, że ładuje, ale nie ładuje. Znaczy bateria jest chyba naładowana. Mamy 8,4 voltów. Nie wiem, czy to będzie widać. Proszę bardzo. 8,57 i rośnie. Przy próbie włączenia, ja tą tasiemkę od klawiatury odpiąłem, laptop się nie włącza, czyli jest taką po prostu ładowarką. Tutaj z tej strony mamy pin odpowiadające za włączenie laptopa. Bez tej taśmy nie trzeba jej mieć podłączonej. Czasami jest tak, że jak laptop jest po zalaniu i klawiatura jest podpięta, klawiatura potrafi spowodować to, że laptop się nie włączy nam, tak? Bo coś tam jest zblokowane albo jest jakaś korozja. Tym bardziej, że tu jest jeszcze elektronika pod tą baterią, touchpada i tak dalej. Tu mamy samą płytę włożoną i teraz tak, na tym pinie power on, czyli PS on, czy SMC on, mamy 3-4 V, tak? Nie pracuje nam przetwornica 3,3 i 5, nie pracują nam. Tu mamy 0,5 volta, tu mamy 0,02. Dlaczego tak jest? Słuchajcie, znalazłem jedną rzecz tutaj. Ja już go odłączę. Na tych kondensatorach, jeśli chodzi ogólnie o przetwornicę, jeśli chodzi o wyjścia, czyli te ławiki, tutaj patrzcie, tu nie ma zwarcia żadnego, tak? Natomiast są tutaj układy, które prawdopodobnie przerzucają nam to napięcie z 5 V lub 3,3, już nie pamiętam, który to jest ławik, zaraz sprawdzę. To jest P3V3, czyli to jest 3,3 V, tu mamy 5 V. W rejonie tych układów, które przerzucają te napięcia, czyli Q7560, to jest dla 3,3 V. I dla 5 V Q7520, czyli ten, a to jest ten drugi. Tutaj na nodze pierwszej i drugiej PP Bus S5 mamy zwarcie, tak? Mamy tu 4 kondensatory w tym miejscu. Ja zrobię może zbliżenie. Na tych 4 kondensatorach jest zwarcie. Te dwa są do tej linii. Te dwa są do tej linii, tak? Główna przetwornica zasilania, która wysterowuje, która nasyca te dławiki, ona jest z drugiej strony płyty głównej. To jest U7501. Ja na razie tej przetwornicy nie będę mierzył, tylko chcę się wlutować w jedno, w dodatni biegun tego tantala, bo to są tantalowe kondensatory prawdopodobnie, i zrobimy próbę zwarciową, tak? Zobaczymy, co nam tutaj się zacznie grzać. Prawdopodobnie zacznie nam się grzać któryś z tych układów bądź sama przetwornica, ale nie jestem jeszcze pewny. Pomyłem już lutownicę. Wlutujemy się, powiedzmy, tutaj. Tu oczywiście baterię mam wypiętą. To będzie szybka piłka. Wyjdzie nam szydło z wora. Spotkałem się już z uszkodzonymi kondensatorami na tej linii, także tutaj nie jest to jakaś rzadkość. Ok, jesteśmy wlutowani. Sprawdźmy sobie tak. Dobrze. I zaraz odpalimy sobie termowizję. Uruchomimy zasilacz serwisowy i zrobimy taką małą próbę zwarciową. Kleiłem sobie taśmą papierową tutaj te metalowe miejsca, żebym nie miał odbić po prostu termowizji. Uruchomiłem ją, skalibrowałem, zobaczymy. 1,3 V mam ustawione.
i coś tam się tu ewidentnie grzeje. Tak. Momencik, ja to może przesunę. Wyłączamy zasilanie. Włączamy. Oczywiście są odbicia. Tych odbić jest mnóstwo. I patrzcie, pod tą taśmą pojawia nam się element, który się rozgrzewa w tym rejonie. Popatrzcie. Wyłączam. Znowu się grzeje. Widzicie? Jest punkt. Musimy namierzyć, co to jest. Jeszcze raz. Podłączam jeszcze raz. Obkleiłem to wszystko tu taśmą, żebym nie miał odbić. Niestety, ja muszę tak się gratować, bo ta termowizja taka jest. Ona ma autokalibrację i jak coś jest nie tak, albo są metalowe elementy, to po prostu jest słabo. Trzeba to wszystko, trzeba znać ten sprzęt. To jest taki prosty sprzęt. Niby FLIR, ale powiem wam szczerze, że średnio. Trzeba kiedyś zainwestować w termowizję. Patrzcie teraz, podłączam znowu. Widzicie, co nam się grzeje? Widzicie? Myślę, że widzicie. Pierwszy kondensator od prawej strony, tantal, czyli ten, grzeje nam się. Trzeba go po prostu wylutować. Wylutujemy go i zobaczymy, czy nam zwarcie znikło, tak? Zatem zabieram się do roboty. Te tasiemki sobie odłożę. O, na razie nie będę tutaj nic kombinował. Ściągał. Wylutujemy po prostu ten kondensator. Krótka piłka. To jest grot T12. Załatwi zaraz nam tutaj tego delikwenta. Się momentalnie wylutuje. Nie chciało mi się tych cęgów wyciągać. Do lutowania. Bo mam takie. Poczekajcie. Bo nie widzę, co ja tam działam. Poczekajcie, sobie inaczej kamerę ustawię. No tak, działam dalej. Próbuję ten kondensator podważyć albo po prostu usunąć. No, podważymy go. Ja usuniemy od razu. Mam takie kondensatory od dawcy. W razie czego to sobie uzupełnimy go. Ok. I teraz sobie sprawdzimy jeszcze raz, czy zwarcie nam ustąpiło, czy nie. Słuchajcie, pudło, wylutowałem ten kondensator po prawej. Coś tu się nam jeszcze grzeje. Próbujemy jeszcze raz. Płyta się trochę nagrzała. To mnie nie pociesza, bo trzeba będzie jeszcze chyba prąd zwiększyć. I jeszcze raz próbujemy. Coś nam się tutaj świeci dalej. Tak? Oczywiście, że tak. Widzicie w tym miejscu? Być może jest to coś z drugiej strony płyty głównej. Trzeba płytę wyciągnąć po prostu. Wyciągamy płytę główną. Grzeje się, no następny kondensator chyba. Tamten sprawdziłem, jest sprawny. Teraz wylutujemy następny. Czy tym razem będzie pudło? No nie wiem, zobaczymy. Trzeba to sprawdzić. Bingo, słuchajcie, wylutowałem następny kondensatorek, ten obok. Okazał się być uszkodzony. Także zaraz wam pokażę, że zwarcie tutaj ustąpiło na tej naszej linii. Popatrzmy. Tu jest masa. Tu było nasze zwarcie. Nie ma tego zwarcia. Zobaczcie. A nasz delikwent to ten osobnik. Widzicie?
Mamy zwarty kondensatorek. Teraz trzeba wylutować ten drut tutaj. To zrobię zaraz. I trzeba uzupełnić te kondensatory wszystkie tutaj. Bo w międzyczasie wylutowałem jeszcze jeden przez pomyłkę, bo chciałem dotrzeć do przyczyny. I wylutowałem jeszcze ten kondensator. Czyli tak, te dwa kondensatory trzeba uzupełnić. Trzeba uzupełnić ten kondensator. Montujemy płytę do kadłubka i sprawdzimy, czy ona startuje. Ewentualnie poza kadłubkiem jeszcze ją spróbuję włączyć. Zobaczyć, czy ona się włącza, tak? A potem sprawdzimy, czy faktycznie się ten maczek botuje, tak? Kondensatorki sobie zdemontujemy od dawcy. To są takie same kondensatory. Weźmiemy sobie stąd. Ja tutaj już poprawiłem ten lód bezołowiowy z lutowiem, z zawartością ołowiu, żeby to szybciej mi poszło. I co? I hot ustawiony na 400 stopni. I te trzy kondensatorki sobie wylutujemy. Zaraz to powinno nam ładnie tu pójść. Jeszcze chwila, to nie jest takie proste. Płyta musi energii nabrać. O. I co? I lutujemy do tej płyty. Płyty, którą staramy się naprawić. Myślę, że jest duża szansa, że laptop po prostu się włączy, tak? Ale tak do końca to jeszcze nie wiadomo. To sprawdzimy. Zaraz się to wszystko okaże. Patrzcie, jak trzyma. Te kondensatory prawdopodobnie są jeszcze podklejone chyba czymś. Mamy pierwszy. Mamy drugi. I mamy trzeci. Dobra. Damy tu trochę topnika. Nie za dużo. I przylutujemy to hotem zaraz tutaj. Już mam przygotowane te kondensatory. I będziemy jechać jeden za drugim. Oczywiście kondensatorki z wylotu. Tak jak widzieliście, nie ma co się oszukiwać. To nie są nowe kondensatory, ale na pewno są to wartości te same. Po dawce mamy identycznego. Na szczęście. I sobie tutaj zaraz. Myślę, że damy radę. Płyta musi troszeczkę nabrać temperaturki. Zaraz nam się kondensatorki tutaj ładnie osadzą. O, tu już od spodu łapie. Góra. Ten taki jakiś trochę niemrawy. Krzywy, przekrzywiony trochę. Może go poprawię. O, proszę bardzo. I siedzą, tak? Tego troszeczkę niżej. O. I następny będzie lutowany w tym miejscu, bo tego też odlutowałem. Zdaje się tutaj. Tak. To jest taki sam kondensator tantal. Też tam się tutaj ładnie zaraz przylutuje. Potem to oczywiście wyczyszcza i będziemy mogli zrobić test. Myślę, że zrobię ten test poza kadłubkiem. Ok, kondensatorek przylutowany. Co jednak, włożę tą płytę do kadłubka, bo chcę usłyszeć ten magiczny gong. To będzie oznaczało, że mamy sukces. Więc tak zrobimy. Zaraz tutaj na biurko trafi kadłubek z powrotem. O, proszę bardzo. I montujemy tą płytkę. Słuchajcie, chwila prawdy. Nie podłączałem Wi-Fi, nie włożyłem dysku twardego, nie podłączyłem baterii.
Podłączam sobie zasilacz, ale pierw sobie otworzę klapę, żeby tutaj czynnik zamknięcia klapy nie zadziałał. I zobaczmy, czy usłyszymy ten gong, czy nie, czy będzie po prostu zima. Uwaga, podłączam zasilacz. Mamy diodkę. Ładowanie jest. Niby ładowanie, a bateria jest odpięta. I zima, słuchajcie, zima jeszcze się nie włącza. To walczymy dalej. Tak, wyciągnąłem płytę główną. Tu macie linię, zdaje się, 5 V. Tu macie 3,3 V, ta druga cewka, ten drugi dławik. Tu mieliśmy zwarty kondensator, został wymieniony. Tu jest jeden układ i tu jest drugi układ bliźniaczy, tak? Do tych układów powinno dochodzić zasilanie oraz do tej głównej przetwornicy, która wytwarza nam napięcie 3,3 i 5, czyli TPS 51980, tak? TPS 51980 ma dwa wyjścia liniowe, 3,3 oraz 5, te wyjścia nie pracują. Co jeszcze zauważyłem, na linii zasilania tego TPS-a, tam gdzie powinno być około chyba 14 V, czy tam 16, jeszcze nie wiem dokładnie, zaraz to sprawdzę, nie ma zasilania, czyli główna przetwornica nie jest zasilana. Główna przetwornica nie jest zasilana oraz ten układ 51916, to jest zasilanie pamięci operacyjnej, też nie jest zasilane. One są zasilane z jednej linii, te dwa układy. I dlatego nie mamy 5 i oraz 3,3 V. Ani nie mamy na tym układzie też tych wyjść na stabilizatorach liniowych, też nie ma wyjść, bo sam główny układ, główna przetwornica nie jest zasilana. To znaczy jest zasilana, ale napięciem około 1 V. I troszeczkę wgryzłem się w schemat. Ten i ten układ są zasilane bodajże z tej linii, na której są te kondensatory. Z tej linii, do której doszło do zwarcia na tym kondensatorku. Więc trzeba dojść do tego, skąd to napięcie tutaj idzie na tą linię tutaj, tak? Na tą główną linię, gdzie, z której potem są zasilane nasze przetwornice, tak? Zaraz to sprawdzimy. Uruchomię sobie zaraz schemat i board view i spróbujemy to namierzyć po prostu. Teraz patrząc na schemat, na board view, to zasilanie powinno pojawić się tu na tym rezystorze, tak? W tym miejscu, zaraz, to jest, jaki to jest rezystor, R5430, zobaczmy, ja sobie tutaj miernik przyłożę, to jest jakiś niska rezystancja tu powinna być prawdopodobnie. Tak, 0,6 ohmów i tutaj też 0,6 ohmów. Tutaj jest to napięcie, tutaj i na tych czterech kondensatorkach to jest to nasze napięcie zasilania, tak? Tutaj tego napięcia nie ma, więc przetwornica nie pracuje. Dlaczego przetwornica nie pracuje? Nie ma tutaj zwarcia. To szukamy dalej. To jest, słuchajcie, na zasilanie główne z tego rezystora pomiarowego. Ono idzie tutaj na te kondensatory. Zasila te układy nam. Zasila nam dwie przetwornice. Więc tutaj nie trafia napięcie na główny rezystor. I popatrzcie tutaj. Co my tu mamy? Czy to nie jest przypadkiem bezpiecznik? Zaraz to sprawdzę na schemacie. Czy to nie jest bezpiecznik? Zobaczmy. To jest F140. F140
i sprawdźmy, czy nie mamy tu przypadkiem uszkodzonego bezpiecznika jeszcze dodatkowo. Przykładamy miernik. Popatrzcie. Obwód otwarty. Mamy jeszcze uszkodzony bezpiecznik tutaj. Ten bezpiecznik zaraz wymienię i zobaczymy, czy mak nam wstanie. Czy przetwornica plus 5 i 3,3 nam po prostu wystartuje. Mam nadzieję, że to już koniec poszukiwań. Że laptop po prostu się uruchomi. Tak? Zlutujemy sobie ten bezpiecznik. To jest 8-amperowy bezpiecznik, jak mówiłem wcześniej. Słuchajcie, no taki prąd tutaj poszedł, że normalnie aż nie powiem co, głowa mała. Kondensator się zwarł. A tutaj już w innym serwisie i chcieli wymieniać procesor przetwarzania obrazu dla kamerki, bo stwierdzili, że jest zwarcie, że to na pewno ten procek. Dajcie spokój. No dawaj malutki, wychodź. Dam troszeczkę więcej spoiwa. Zaleję go praktycznie tym spoiwem. Nie chce mi się hota uruchamiać na razie. I zaraz tam puści, mam nadzieję. Ten bezpiecznik chyba jest przyklejony, mi się wydaje. No i poszedł. Bardzo dobrze. Bo my go to już nie chcemy. Out. I papatki. Nie ma bezpiecznika. Teraz to sobie oczyszczę. Potem wyczyszczę alkoholem. Damy topniczka. No i co? I montujemy inny bezpiecznik. Też 8-amperowy niestety. Taki duży trzeba dać. Czyli taki, jaki tu był. Tak? Innego tu lepiej nie dawać. No i tak między nami to oznaczenia na schematach tych sygnałów napięć. Jeśli chodzi o laptopy Apple'a, to są tak głupio nazwane. W laptopach standardowych to wszystko jest powiązane z, na przykład z układem, czyli jak na przykład jest wyjście liniowe 3,3, wyjście liniowe 5, to jest VRF na przykład czy coś, a tutaj nie, tu są jakieś nazwy PP Bus plus 3, PP Bus coś tam. Główna linia zasilania w ogóle się nazywa, wiecie jak się nazywa główna linia zasilania tutaj, tych układów? Zaraz wam powiem, żeby nie skłamać. PP Bus, dolny podkreślnik 3GH. No super nazwa, super nazwa. Mówię wam, bez schematu tutaj raczej nie można podchodzić, chyba że macie jakąś wiedzę i macie już, znacie te modele. Dobra, szkoda gadać, bierzemy sobie inny bezpiecznik i lutujemy go i wkładam płytę do kadłubka jeszcze raz i mam nadzieję, że będzie ten tajemniczy i wspaniały gong, że go usłyszę po prostu i że laptop będzie działał. Bezpiecznik. Damy tutaj troszeczkę pasty, ale nie za wiele. Tak. I lutujemy. Lutujemy na razie. To jest bezpiecznik z wylotu, tak? To jest bezpiecznik z wylotu z takiej samej płyty głównej, z dawcy. Jedna strona, o, trochę coś krzywo mi się to plutowało, o, teraz to lepiej wygląda. I zaraz drugą stronę polutuję. I druga strona. Dobrze, wyczyścimy to zaraz i testy, testy nas czekają. Ciekawe, czy to się uruchomi. Oto kadłubek. Płytka. Myślę, że trzeba będzie troszeczkę powalczyć z tym, żeby to tu włożyć z powrotem. Złożę to testowo na razie, a później odpalimy MacOSa, jeżeli oczywiście ruszy to wszystko. Wi-Fi-ka na razie nie będę wkładał. Sposób, żeby to wsadzić tutaj. Flexy, kabelki, nie kabelki. No popatrzcie, tu mam jeszcze flex, klawki, podświetlenia.
Może spróbuję to od razu podłączyć. A to chyba przyspieszę to na filmie, bo to kurczę, zanudzicie się. Uwaga, złożone. Bifik nie podłączony. Płyta jest praktycznie luzem. Nie będę podłączał baterii na razie. I uwaga! Uwaga, chwila prawdy. Wtyczka. Wentylator się odpalił. Czy będzie gong? Jest! Jest gong! Mac ożywiony. Ale czy mamy obraz? Czy coś tu widać? Czy jest jabłko? Jabłka chyba nie powinno być. Jeszcze raz, wyłączę go. I włączymy go jeszcze raz. Może tak. To będziecie widzieli, ale obłapana matryca, obłosiu. Jeszcze raz. Słuchajcie, gong jest, ale jabłka nie ma. Dobra, następnym krokiem to będzie wsadzenie dysku twardego. I widzicie, udało się. Trochę walczyłem z tym. Trochę było z tym zabawy, ale w końcu się udało. Teraz uruchomiłem takie konto gościa, żeby nie było widać danych osoby, która jest właścicielem tego Maca. Jeden słowem, bardzo szybki komputerek, fajny, zgrabny. Jeszcze muszę sprawdzić. A, w tym trybie chyba tu pewne rzeczy nie działają. Zwykła przeglądarka z tego się chyba zrobiła. Wi-Fi jest. Super. Co było wymieniane? Był wymieniany bezpiecznik, ale do tego trzeba było dojść. Ten Mac nie jest jeszcze skręcony. Przynajmniej dwa kondensatory były uszkodzone. Myślę, że jeden był na pewno uszkodzony. Drugi nie jestem pewny, czy był uszkodzony. No i trzeba było po prostu mieć też dawcę, tak, do tego komputera, żeby po prostu zdemontować te elementy. I oczywiście posłużyłem się schematem i board view, bo bez tego byłoby na pewno bardziej to wszystko zawiłe. Wymieniłem tutaj kondensatory, wymieniłem tutaj bezpiecznik. Sprzęcik działa, pulpitu wam teraz nie pokażę, bo mam w tym trybie normalnym uruchomiony sprzęt. Sprzęt trzeba jeszcze złożyć, to znaczy złożyć, skręcić, bo ja go dostałem w proszku. Dostałem ten sprzęt wraz z płytą dawcą. No ale się udało. Dzięki za oglądanie. Jak wam się kanał podoba, to subujcie, ewentualnie dajcie łapkę. Hej, trzymajcie się. Cześć.